Ja jestem Piotrek, to jest Karolina, oboje prowadzimy bloga Geek Kocha Najmocniej. Dzisiaj porozmawiamy o komiksie, który niedawno miał swoje wznowienie w Polsce, czyli o Kaznodziei, autorstwa Gata Ennisa oraz Steve'a Dillona. Fabuła skupia się na przygodach byłego kaznodziei Jesse'ego Castera, w którym zamieszkuje nadnaturalna istota o nazwie Genesis. Dzięki niej wszystkie istoty muszą wykonywać jego rozkazy. Dzięki swoim mocom Jesse szybko odkrywa, że cały świat nie jest ułożony w sposób, jaki zawsze mu się wydawało, więc postanawia odnaleźć Boga, który niedawno uciekł z nieba. Towarzyszą mu jego była dziewczyna Tulip oraz nowo poznany Cassidy, który okazuje się być wampirem. I Irlandczykiem. Ja tam nie lubię prawie nikogo w tym. Ja lubię tylko jedną postać, świętego od morderców. I w serialu oni zniszczyli tę postać. Jego historia jest w ogóle opowiedziana troszeczkę później, a w serialu od razu poznajemy, dlaczego on tutaj jest. I nagle on sobie tutaj schodzi. Jeps, jeps, jeps. A w komiksie to jest fajnie tak pokazane, co się stało, te wszystkie wydarzenia, potem on ustępuje do piekła. Jego myśli są również zaznaczone. Jest ta twoja ulubiona scena z diabłem. Ale ja przepraszam bardzo, jak w piekle może być zimno? W ogóle to jest ulubiony komiks Piotrusia i... Czytałem go już 4 razy. Mówiłeś mi, że 6. Gdzie jesteś z kimś półtorej roku i nagle się dowiadujesz takich rzeczy? A ty lubisz Jesse'ego w ogóle? Ja go nie lubię, on jest okropny. To on jest taki kowboj. Taki samiec alfa. Tak, on się nie zastanawia, on najpierw robi, potem myśli, a potem długo żałuje i przechodzi katarzis i potem znowu jest dobrze. Żadnego bohatera tam nie lubię, wszyscy mnie wkurzają, wszyscy są okropni, ale ten komiks jest tak zajebisty, że... Może to o to chodzi właśnie. Czytałam jakieś recenzje internetowe, to tam było dużo takich zastrzeżeń, że o, za dużo tych flaków, że tu od razu rozrywa ci rękę po strzale i był taki hejt na rysunki Dillona. A mi się właśnie mega podobają jego rysunki, są świetne. Tak, one bardzo pasują jak do akcji i mam wrażenie, że nikt by takich patologicznych scen nie był w stanie uchwycić. Może już tak nie szokuje ten komiks, ale jest na takiej zasadzie, że o, patrzcie, to jest obrazoburcze. Tam jest przedstawienie religijności w ten sposób, że może urazić kogoś uczucia, bo się nagle okazuje, że Bóg jest dupkiem. We gotta find God and tell him to cut the crap. Ale tam w sumie wszyscy są dupkami w tym komiksie. Ja się uważam za osobę głęboko wierzącą. Możesz powiedzieć o mnie, że jestem głęboko wierząca? No właśnie. I w ogóle mnie nie uraziło to. To jest straszne, jak tak można przedstawiać Boga i... A właśnie nie, ja lubię takie rzeczy. Jestem dziwna? Czemu z tobą jest? Ale nie ma za to jakiegoś szczucia cycem czy coś takiego. Nie ma epatowania na gością. Przypadkowego. Tam, jak jest cycek, to on nie jest przypadkiem. Są normalnie sceny na gości czy sceny erotyczne, no ale one po prostu są, bo wynikają tak z fabuły, tak? Bo mamy na przykład związek Jesse'ego i Tulip, który jest chyba najgorszym romansem. Dobra? Nie, okej. Okay. 50 Shades of Grey i Zmierzch to są jednak gorsze romanse, tak myślę. Ale ten, nie wiem, czy on był najgorszy, on był bardzo stereotypowy, taki typowy do bólu. No właśnie, to jest zastanawiające, że Tulip jest taką twardą babką, jest niezależna. Tu strzela, nie będzie latała za Jessim, a z drugiej strony jest taką... Taką małą dziewczynką. Nie wiem, może o to chodzi, może to jest złożoność tej postaci, że ona tutaj jest taka twarda, a w środku przy Jessie jest taką małą dziewczynką. Najpierw lepiej powiedzmy, czy te postacie w ogóle są jakieś głębokie. Nie. Wszystko jest normalnie. Wszystko jest płytkie. To jest płytkie, a wiesz dlaczego jest płytkie? Ale tak ma być. Bo to western. Jaki toksyczny związek? To za
przeznaczeni sobie ludzie. Jesse lata za nią, bo jest dupkiem generalnie. Zachowuje się jak dupek. Niby ją chroni i ją zostawia często. I za nią musi latać po prostu. A ona jest twardą kobietą z magnumem w torebce. Ale to dalej jest taki związek typu panna w potrzasku. Mimo, że bohaterowie są dupkami, bucami, łucą się, leją, mordują, jest jakiś trójkąt, to są napisani naprawdę świetnie. Cały świat przedstawiony w Kaznodziei jest stworzony po mistrzowsku, zarówno w wersji fabularnej, jak i w wersji graficznej. Bo to są takie westerny w prawdziwym życiu i oni nie wychodzą poza te standardy, mimo że rzeczywistość ich otacza i widzą ich konsekwencje, oni dalej są tacy. Nie mam partnera, ja mam ukochaną. Partnera miał Kodzak. No i w jakiś sposób to ujmuje nas, czytelników, że oni tacy są. Bo wywołują jakiekolwiek uczucia, odczucia. To, że nie lubisz bohaterów, to będzie bardzo dobrze, jeżeli będą wywoływać emocje po prostu na tobie. Akcja generalnie leci na łeb, na szyję, ale potrafi spowolnić, dać trochę suspensu. Trochę takiego wolniejsze momenty, albo takie momenty trochę rozluźnienia, gdzie sobie idą na piwko. No tak, no bo to jest potrzebne, żeby czytelnik się za bardzo nie znudził, bo gdyby było cały czas nakręcone, to w pewnym momencie byśmy mieli dość. A tak oni dają nam troszeczkę odpocząć, troszeczkę pomyśleć, dać jakieś flashbacki. Jakieś mniej znaczące historie byłych bohaterów drugoplanowych. No i to jest właśnie nawet historie życia bohaterów drugoplanowych są ciekawe. W serialu chyba nie ma takich emocji. Ci bohaterowie są tacy jakby niepasujący. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o serialowym Kaznodziei, czy też komiksowym. Czytajcie naszego bloga, odwiedźcie nas na Facebooku, Instagramie, Snapchacie albo Twitterze. Zapraszamy także na naszą grupę komiksową i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! To jest zawsze takie słodkie.